Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadry. W każdą sobotę o 15. Witam serdecznie, wybiła godzina 15, czyli czas na kącik komiksowy w Radio Afera prosto z kadru. Z tej strony Wojciech Nelec, który poprowadzi dzisiaj dla was tą audycję, a za sterami jak zwykle Szymon Dopierała. Na wstępie chciałem was przeprosić, ale niestety dzisiaj będzie taka audycja troszeczkę inna niż zwykle, ponieważ mieliśmy pierwotnie tutaj inny zupełnie plan na dzisiejszą sobotę. Natomiast choroba niestety musiała tutaj nam troszeczkę pozmieniać. Tutaj film miał przede wszystkim przewodniczyć dzisiaj. Jego tutaj omówienia na pewno się jeszcze odbędą w inną datę. No i ja tak, że tak powiem, na ostatnią chwilę tutaj przybyłem do radia. W związku z czym, audycja będzie troszeczkę krótsza, szybciej skończymy, ale opowiem wam o dwóch rzeczach i to już wam teraz powiem, o jakich dokładnie. Przed chwilą rzuciłem posta na Facebooka, jeśli chcecie, to oczywiście zachęcam was do tego, żeby go komentować, ponieważ będziemy mówić o dwóch rzeczach. O najnowszej adaptacji komiksowej, która weszła właśnie do kin, czyli Logan, zwieńczenie tej postaci właśnie w tym filmowym uniwersum Foxa serii X-Men, oraz chciałbym mam opowiedzieć o czymś, co już od dłuższego czasu mi tutaj chodziło po głowie, żeby się z wami podzielić, ale jakoś tak nigdy nie było okazji. No ale skoro będziemy mieć taki właśnie... skoro będziemy mówić o Loganie, to chciałem utrzymać właśnie taką tematyczność, czyli adaptację komiksów i chciałbym wam opowiedzieć o adaptacji w formie gry, a dokładniej o czymś takim wyjątkowym jak Batman Arkham VR. O tym wszystkim już za chwileczkę. Tak jak mówiłem, jest już post na Facebooku prosto z kadru. Jeśli chcecie się podzielić swoimi wrażeniami zarówno z tego filmu i z gry, jeśli w nią graliście, serdecznie zapraszam. Oczywiście proszę zero spoilerów dla słuchaczy, którzy jeszcze nie widzieli, nie grali. Ja również o wszystkim opowiem bez zdradzenia żadnych tutaj niespodzianek czy istotnych elementów poszczególnej z tych produkcji. Zatem już za chwileczkę przejdziemy do filmu Logan. Logan, tytułowa postać, chyba jeden z najbardziej znanych mutantów, członków grupy X-Men, czyli Wolverine. Ta postać, miała i szczęście, i nieszczęścia, jeśli chodzi o adaptację przygód tej grupy na wielki ekran. Ja do dziś nie zapomnę, jak byłem w kinie na pierwszym filmie z sagi X-Men, w pierwszej części od Briana Singera, gdzie mogliśmy się zapoznać właśnie z postacią Logana i całą resztą ekipy. Zresztą wtedy też wprowadzono Patricka Stewarta w roli profesora Xaviera, czy pierwszy raz zobaczyliśmy Magneto. Większość tych aktorów zostało w swoich rolach do dziś. No i też część z nich wystąpiła po wielu, wielu występach po raz ostatni właśnie w filmie Logan. No i postać grana przez Hugh Jackmana wystąpiła chyba w prawie każdym filmie z tej serii, posiadając większą lub mniejszą rolę. I tak jak wspomniałem, były momenty lepsze, jak na przykład druga część X-Men, czy na przykład Days of the Future Past, gdzie ta postać naprawdę się bardzo dobrze spisała, no ale z jakiegoś powodu niestety w swojej stolowej produkcji X-Men Origins Wolverine nie poszło zbyt dobrze. Ten film był bardzo mocno krytykowany, nie tylko przez to, że zniszczyli tam postać Deadpoola, z czego się właśnie śmiano, chociażby w ekranizacji Deadpoola, która też jakiś czas temu się pojawiła na wielkim ekranie. Potem była zaplanowana kontynuacja, która się właśnie nazywała po prostu Wolverine i pierwotnie miała być to zupełnie inna historia niż ta, która finalnie trafiła do kin. Został zmieniony reżyser, więc znów to wyglądało jak taki moment, gdzie i sama też ta ekranizacja nie wypadała zbyt dobrze. Była lepsza niż poprzedni solo film z tą postacią, ale to wciąż nie było to, co
coś i to było strasznie irytujące, ponieważ ta postać w kreacji Hugh Jackmana naprawdę zasługiwała na to, żeby dostać porządną opowieść, porządny film, gdzie by grał główną rolę. No i taką ostatnią okazją okazał się właśnie Logan od reżysera Jamesa Mangolda i tutaj stała się rzecz bardzo ciekawa, ponieważ najwyraźniej po sukcesie Deadpoola, który miał tutaj to kolokwialnie mówiąc tą ograniczoną R-kę tak zwaną, która tutaj notabene nie oznacza, że film jest od 18 lat, bo to trzeba sprecyzować, a ja się sam często łapię na tym, że źle mówię, i Logan został potraktowany tak samo i wszystko, sporo wskazywało, że jako, że tematyka filmu właśnie miała być wokół tego ostatniego występu, tego zamknięcia jego historia w całej tej sadze, no to wydawać by się mogło, że dostaniemy film, gdzie reżyser no, ma wolną rękę, bo na dobrą sprawę, jeśli zamyka jakiś rozdział, no to trudno tu i nie będzie to miało jakby większego wpływu na inną jakby serię filmów, czyli tam, gdzie opowiadane są losy młodych mutantów, które tam toczyły się w latach 70., 80. i prawdopodobnie teraz 90. Więc no, wydawało się, że na pewno reżyser będzie to miał troszeczkę wolniejszą rękę, no i pewnie też te złe doświadczenia z poprzednimi filmami zapewne dało studio Fox dużo do myślenia. No i też właśnie to, jakim sukcesem okazał się Deadpool. I muszę przyznać, że na początku nie czekałem jakoś specjalnie mocno na ten film, byłem go bardzo ciekaw, ale już po pierwszym trailerze było widać, że to będzie na pewno coś specjalnego, a jak dobrego, no to dopiero przekonam się w kinie. O czym ogólnie jest film? Mamy tutaj rzeczywiście pokazaną przyszłość, niezbyt odległą od naszej, jeśli dobrze pamiętam, rok 2029. Mamy do czynienia z podstarzałym właśnie Loganem, którego ta umiejętność leczenia ran no nie działa już tak dobrze jak powinna, ma też problemy z opanowaniem swoich pazurów z adamantium, które się na przykład do końca nie chcą wysunąć i tak dalej, musi sobie z tym pomagać. Opiekuje się tutaj też postarzałym profesorem Xavierem, granym ponownie właśnie też przez Patricka Stewarta. I w okolicznościach, no tutaj nie chcę za dużo zdradzać, bo im się mniej na ten temat filmu wie, tym oczywiście lepiej. W pewnych okolicznościach poznaję pewną młodą dziewczynkę, która okazuje się być pierwszą mutantką od lat, ponieważ no, mówi się, że mutantów już generalnie, żadni nowi mutanci się nie pojawili na Ziemi. No i za tą dziewczynką ktoś tutaj próbuje ją złapać, ją odebrać i tutaj Xavier i Wolverine postanawiają ją uratować i przewieźć w bezpieczne, wskazane przez poprzedniego opiekuna tej dziewczynki, miejsce, tam gdzie ona by mogła normalnie żyć i być poza jurysdykcją właśnie tej pewnej złej organizacji, która za nią gania. To nie brzmi może tak, jak ogólnikowo się zwykle opisuje filmy, to może nie brzmi tak samo ekscytująco, jak rzeczywiście to wszystko wygląda, ponieważ film jest wypełniony zarówno akcją i wieloma takimi momentami spokojnymi, które właśnie mocno skupiają się na pokazaniu tego, jak Logan żyje, jak mu jest ciężko z tym życiem, w tym momencie, w którym się znajduje. I znaczy, może inaczej. Ogólnie film wypada bardzo dobrze, natomiast te dwa elementy, o których teraz wspomniałem, niestety troszeczkę nie odpowiadałam, był brak równowagi moim zdaniem, ponieważ twórcy mieli dużo większe możliwości, mieli tą jakby wolną rękę, co widać. Film jest bardzo brutalny, tutaj w końcu Logan może ciąć swoimi szponami coś więcej niż tylko kawałki metalu czy robotów, czy czegokolwiek. No kończyny lecą momentami na lewo i prawo. Ale wydaje mi się, że w tej ilości brutalności, którą tutaj twórcy poszli, no
aż było jej zanadto. To znaczy, no wiadomo, gdyby film miał się tylko skupić tylko i wyłącznie na takim mordobiciu, pokazywaniu tej bestii, która drzemie w tym, w tej postaci, no to okej, okay, mogę się zgodzić, że oczywiście jak najbardziej, tylko że niestety te duże ilości brutalnych scen, tego tnięcia kończyn, głów i tak dalej, no odwracało uwagę troszeczkę od jakby samej takiej tematyki tej postaci. No ten film naprawdę dobrze się ogląda ze względu na to, że postacie są bardzo dobrze zagrane, nakreślone, ich motywacje, tego co chcą osiągnąć. I cała ta brutalność i ilość tych akcji, która tam jest pokazywana, no odciąga trochę widza i no jest ta równowaga zaburzona niestety no na niekorzyść ogólnie filmu. Nie jest to aż tak bardzo duży minus, ale no myślę, że sami zauważycie, że jak będziecie oglądać film, albo jeśli już widzieliście, no to było takie wrażenie, że czasem no po prostu niepotrzebnie tego było za dużo. Naprawdę wystarczyło raz właściwie pokazać, że no Logan nadal jest bestią, która potrafi mordować i tematu właściwie dalej nie ciągnąć, ale naprawdę no tego tu jest w bardzo dużej ilości. Mogło być tego trochę mniej i w miejsce niektórych tego typu scen troszeczkę właśnie więcej dać tego tak zwanego spotlightu na postaci, trochę więcej scen Logana z Laurą, tą młodą dziewczynką, i czy pomiędzy właśnie profesorem Xavierem. To jest właściwie jedyny główny zarzut, jaki mam do tego filmu. Drugi, który tutaj w głowie mi siedzi, w sumie jest związany z tym, ale też byłby spoilerem, gdybym powiedział, więc tutaj pozwolę sobie pominąć tą kwestię. Więc tak, ma trochę po prostu zachwianą równowagę między tym, żeby opowiedzieć dobrą historię, a pokazać film, gdzie po prostu się dużo leje krwi. A co do plusów, no cała reszta jest bardzo fajnie zrealizowana, tak jak mówiłem, role są bardzo świetnie odegrane, postaci główne są dobrze napisane, relacje między nimi tak samo. Miło było zobaczyć po prostu taką innego rodzaju trochę chemię między Xavierem i Loganem. To szczególnie właśnie na plus. I to, co się dzieje z Wolverine'em, kiedy właśnie musi się zaopiekować tą małą dziewczynką, którą tutaj pewna organizacja ściga. Bardzo nastrojowa muzyka. W sumie to jest teraz, tak mi się wydaje, bo oczywiście zapraszam, żeby mi ktoś poprawił, jeśli się nie mylę, ale w filmach superbohaterskich mam wrażenie, że w oprawie muzycznej bardzo rzadko się ostatnio używa pianina, żeby one grało główną rolę w opowiadaniu historii, opowiadaniu tematów muzycznych, poszczególnych scen, czy ogólnie przewodniego motywu. Tu go było trochę więcej i nadawał on specyficzny bardzo klimat filmowi. On się przewijał kilka razy przez całą tutaj tą ekranizację i naprawdę tworzyło to nastrój taki, że dzięki czemu i muzyka jest bardziej rozpoznawalna w tym filmie, bardziej można go skojarzyć konkretnie z tym obrazem, no i sam obraz dzięki temu zyskiwał, ponieważ no, podkreślał te wszystkie nastrojowe sceny, a było ich całkiem sporo tutaj, na tyle, że po prostu odbiór był naprawdę bardzo fajny. I co jeszcze jest fajnym plusem, i to już myślę, że będę kończyć tutaj moją wypowiedź na temat tego filmu. On został tak przygotowany, że zarówno może służyć jako jeden zamknięty film, nic więcej nie musimy oglądać do niego, tylko ten jeden, i równie dobrze zrozumiemy, o co w nim chodzi. Ale oczywiście on zyskuje, kiedy mamy świadomość, że to jest film o postaci granej przez wiele, wiele lat przez Hugh Jackmana, która pojawiała się w wielu filmach, i to jest takie no, naprawdę satysfakcjonujące podsumowanie całego tego tutaj dorobku, niezależnie czy tutaj mieliśmy po drodze dobre i złe filmy. No niestety te złe się też trafiały, ale jeśli to wszystko miało się właśnie skończyć Loganem, to jest to satysfakcjonujące zakończenie. Myślę, że wielu widzów na pewno też poruszą ostatnie sceny. W momencie, kiedy też o tym ostatnio pisałem na swoich kontakt na social mediach, że kiedy muzyka ucichła, pojawiło się logo filmu na sam koniec, to usłyszałem po prostu, jak wokół mnie takie ciężkie szlochy, głośniejsze niż moje, i po prostu, no rzeczywiście, ten film mógł jak najbardziej
Mogę jak najbardziej poruszyć. Ja naprawdę serdecznie polecam, żeby wybrać się do kina na ten film jak najbardziej, szczególnie jeśli jesteście fanami w ogóle X-Men i postaci Wolverina. Naprawdę to jest satysfakcjonujące zakończenie. Lepiej być chyba na dobrą sprawę nie mogło. No, są oczywiście te detale niektóre, ale mówię, no jest to bardzo dobry film. Ogólnie mamy szczęście, jeśli chodzi o 2017 rok pod kątem adaptacji filmowych. Niedawno mieliśmy Lego Batman, który również wypadł bardzo dobrze. No fajnie by było, jakby tak zostało do końca roku, że każdy następny film na podstawie komiksów będzie posiadał dobre przyjęcie zarówno przez widzów, jak i krytykę, i będziemy mogli zamknąć ten smutny, rozczarowujący rok 2016 i go gdzieś tam daleko w tyle zostawić i się po prostu zachwytać tym, co mamy teraz przez następne właściwie 9 jeszcze miesięcy. Czyli podsumowując, film Logan, James Mangold, reżyser, ostatni raz, kiedy widzimy Hugh Jackmana w roli Wolverina i Patricka Stewarta jako profesora Xaviera. Serdecznie zapraszam, dajcie znać, czy na Facebooku u nas, czy film wam się podobał. A my za chwileczkę przejdziemy do kolejnej adaptacji komiksu. Wracamy do Prosto z Kadru i tak jak już zapowiedziałem wcześniej, zarówno na początku audycji, jak i na Facebooku, na którego oczywiście zapraszam, Prosto z Kadru, wystarczy wpisać, jest aktualny post dotyczący dzisiejszej audycji. Temat gry Batman Arkham VR, który jest bardzo wyjątkową grą, ale o tym za chwileczkę, bo teraz kilka słów ogólnie. Seria gier Arkham związana z Batmanem to jest seria produkcji, która zadebiutowała w 2009 roku swoją pierwszą produkcją, Batman Arkham Asylum. Jest to tytuł tworzony przez studio Rocksteady, które wcześniej tworząc tylko jedną strzelankę, tak kolokwialnie mówiąc, nagle wzięła się za projekt, który okazał się jedną z najlepszych gier na podstawie komiksów. Nawet została dodana do Księgi Rekordów Guinnessa, tylko teraz nie pamiętam, czy Arkham Asylum, czy Arkham City, jako najlepiej oceniana gra na podstawie komiksów w historii ever. Więc no, coś jest tutaj na rzeczy. Ogólnie mieliśmy kilka gier z tych serii, ale tak takich głównych fabularnie mieliśmy właśnie Asylum w 2009, Arkham City w 2011, Arkham Origins w 2013, która była robiona przez inne studio, Warner Bros. Games Montreal, ponieważ w tym czasie Rocksteady pracowało nad swoją finałową częścią, która wyszła w 2015 roku i nazywała się Batman Arkham Knight. I ja mam taki bardzo specyficzny stosunek do tych gier, ponieważ co ciekawe, mnie najbardziej pod kątem chociażby historii najbardziej podobała się część, która nie była robiona przez studio oryginalne. Dla mnie Arkham Origins chyba jest najlepiej ogólnie opowiedzianą i napisaną historią z tych wszystkich. Miała właściwie te wszystkie elementy, których brakowało mi w tych wszystkich innych grach od Rocksteady. Moim zdaniem studio Rocksteady potrafi zrobić bardzo dobre momenty, jakieś elementy fabularne, jakieś sceny konkretne, ułożenia, ale całościowo wychodziło zwykle no średnio. Było bardzo dużo rzeczy, do których można było się przyczepić. No, moim zdaniem popełnili też dużo błędów pod kątem adaptacji pewnych chociażby postaci na rzecz igier. Niesławny Bane, którego próbowano właśnie naprawić w Arkham Origins, chociażby tak moim zdaniem to wyszło. No i w końcu dotarliśmy do finału Arkham Knight, który no, wzbudził bardzo mieszane uczucia wśród graczy. Chyba głównie przez to, że tutaj wersja pecetowska była napchana błędami. Tutaj ta przeniesienie tej gry na wersję na komputer osobiste no, nie była zbyt udana. No i wszyscy myśleli, że to już jest koniec, jeśli chodzi o studio Rocksteady. Zresztą opowiedzieli, że to jest ich ostatnia produkcja z tą postacią. Kończą wszystko to, co zaczęli już kilka lat wcześniej. Okazało się jednak, że nie. Kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie coś takiego jak PlayStation VR, czyli taki dodatek do PlayStation 4, pozwalający właśnie
po założeniu takiej gogli rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości mogliśmy po prostu mieć te doświadczenie właśnie tego typu, z dodatkiem też kontrolerów Move już wcześniej powstałych. Studio Rocksteady ogłosiło, że zrobi kolejną grę z Batmanem z serii Arkham, która się będzie nazywała Batman Arkham VR. Reklamowano ten tytuł hasłem związane z tym, że możemy się wcielić w Batmana tak naprawdę, to znaczy, że zakładając po prostu ten zestaw, będziemy mieć widok z pierwszej osoby i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, ponieważ no jakby tutaj hasłem reklamowym, chyba szczególnie właśnie przy Batman Arkham Knight to podkreślali, Be the Batman. I te Beat the Batman tak średnio trochę wyszło w tym Arkham Knight, przyznam szczerze, natomiast w Arkham VR, o mój Boże, to doświadczenie jest po prostu niesamowite. Ogólnie Arkham VR jest taką grą przygodową, gdzie rzeczywiście wcielamy się w postać Batmana, widzimy właśnie wszystko z widoku pierwszej osoby. Nie powiem wam, gdzie dokładnie jest osadzona fabuła tej części, ponieważ to byłby bardzo duży spoiler do niej, mimo że przejście i trwa może jakieś 20-30 minut na dobrą sprawę, ale to jest naprawdę niesamowicie dobre 20-30 minut i ta jakby oferta samej tej gry jest adekwatna do jej długości, zatem no tutaj naprawdę zachęcam, żeby się z nią zapoznać. Prowadzimy śledztwo i będąc właśnie z widoku tej pierwszej osoby możemy na własnej skórze przeżyć coś takiego jak zakładanie maski na głowę. Możemy rzucać batarangami, podnosić obiekty, badać wskazówki przy bat komputerze. I no, to jest naprawdę... To jest chyba najlepsza gra od Rocksteady taka kompletnie, jeśli chodzi o Batmana, ponieważ przez to, że ona była taka bardzo w pewien sposób zamknięta, gdzie mieliśmy to właśnie takie po prostu sceny, fragmenty takie intymne wręcz z otoczeniem i postaciami, tworzyło niesamowity klimat. Właściwie wycisnęli z tego klimatu, który oni potrafili zrobić, chyba wszystko, co tylko mogli i to tutaj widać. Mamy tutaj kilka postaci, które się przewija po drodze. Gościni, na przykład Pingwin i inne. Tutaj też nie chcę spoilerować. I to jest po prostu niesamowite, kiedy my możemy spojrzeć im prosto w twarz, prosto w oczy właśnie dzięki temu zestawowi PlayStation VR. Zobaczyć te wszystkie szczegóły, które są na ich twarzach, modelach. To robi niesamowite wrażenie. Naprawdę. Klimat jest tam odpowiednio odtworzony tą samą scenografią i wiecie, ja wcześniej miałem do czynienia tylko raz z tą wirtualną rzeczywistością na zasadzie któregoś tam Oculus Rifta, który był taki sobie na mnie wywarł wrażenie, natomiast cały ten sprzęt PlayStation VR działa naprawdę dobrze, naprawdę robi ogromne wrażenie. Ja tak się śmiałem, że jak go założyłem wtedy pierwszy raz i zacząłem grać i same menu samej gry jest tym, że się stoi na dachu komisariatu przy bat sygnale i tak mówię, jak się pewnie obrócę za siebie, to niczego nie będzie. I jak się bardzo mocno zdziwiłem, jak właściwie w każdą stronę, jak obracałem głowę, to mogłem się przyjrzeć wszystkiemu, co wokół mnie leży i się przyglądać, wychylać, gdzieś tam coś podpatrzeć. No, wrażenie niesamowite. No a ten jakby element gry przygotowanej robi też to, że mogliśmy te lokacje, do których mieliśmy dostępu, badać, spacerować, odkrywać jakieś smaczki, easter eggi, troszeczkę pogłówkować, jak się dostać do pewnych lokacji na przykład, czy przepraszam, nie lokacji, tylko do jakichś zamkniętych skrytek. No, naprawdę. Jest wiele scen, gdzie właśnie możemy prosto w twarz spojrzeć niektórym postaciom. Okej, w trailerze był głos Jokera, więc może po prostu powiem, że Joker jest w tej grze i powiem wam, że jako osoba, która się za dzieciaka ogromnie bała tej postaci, być w grze, gdzie trzeba mu spojrzeć prosto w twarz, robi niemałe wrażenie, naprawdę. I te modele postaci są też, właśnie tak jak wspomniałem, bardzo ładne, przez co efekt jest tym bardziej wzmożony. Kiedy już przejdziemy grę, możemy też poza rozwiązywaniem dodatkowych jakichś tam zagadek Riddlera, co nam przedłuża jakoś całą grę do około 2 godzin, jeśli się nie mylę. Można też oglądać modele graficzne tych postaci, po prostu w bat-komputerze możemy je włączyć, żeby były na przykład w różnych pozach i tak dalej i możemy się dokładnie przyjrzeć i docenić chociażby to, jak bardzo dużo tej pracy włożono. Powiem tak, gdyby Rocksteady udało się zrobić taką dłuższą produkcję tego typu, która jej przejście by, nie wiem, trwało jakieś 8 godzin, na przykład 10 godzin,
to by była prawdopodobnie dla mnie najlepsza gra z Batmanem, jaka kiedykolwiek powstała. I te wszystkie ich poprzednie części typu Arkham, które oczywiście naprawdę dały dużo nowego w kontekście tego, jak do tej pory wyglądały gry z Batmanem, ponieważ naprawdę połączyli ze sobą wiele elementów, które były głównie, zwykle rozdzielnie, no to Arkham VR no, był tym praktycznie tym ostatecznym doświadczeniem, jakie można mieć wcielając się w postać Batmana w grze. I moim zdaniem to jest coś, do czego Rocksteady powinno kiedyś wrócić i naprawdę zrobić taką pełnoprawną produkcję, która nam zajmie troszeczkę więcej czasu, żeby ograć, bo to jest coś po prostu niesamowitego. Jeśli macie PlayStation VR, serdecznie was zachęcam, żeby zapoznać się z tą grą. Jeśli no, nie posiadacie tego sprzętu, bo wiadomo, no, to są zawsze jakieś dodatkowe wydatki. Sprawdźcie, czy na przykład ktoś z waszych znajomych nie ma, zachęćcie, żeby wypróbować. Dla mnie każdy fan Batmana naprawdę powinien sprawdzić tą produkcję. Tak jak mówiłem, gdyby nie to, że to jest taka bardzo króciutka gra przygodowa, to był, bo to głównie czas tej, ile poświęcamy, żeby przejść całą produkcję. Gdyby nie to, to naprawdę najlepsza gra z Batmanem, jaka powstała. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co mogłem tutaj dla was w tym krótkim czasie przygotować. Zapraszam was serdecznie za tydzień na kolejną audycję. Przypominam, dzisiaj omawialiśmy film Logan, finał postaci Wolverina na wielkim ekranie ze studia Fox oraz grę Batman Arkham VR ze studia Rocksteady na PlayStation 4, PlayStation VR. Dziękuję bardzo tutaj Szymonowi Dopierale za to, że tutaj puszczą nam bardzo fajną muzykę dzisiaj podczas audycji. No i trzymajcie się ciepło, czytajcie komiksy i do usłyszenia za tydzień. Cześć, na razie. Bada boom, 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 bada bo